Cześć, tu Wilku, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszej nowej serii z gry LEGO Indiana Jones 2 Przygoda Trwa. A dzisiaj jest ze mną Sztyk. Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie. Dzisiaj jestem tylko w charakterze gościa i będę Wilkowi tutaj pomagał. Prowadzę go trochę w ten świat legutków. Oczywiście jesteśmy ciągle na etapie przechodzenia LEGO Władca Pierścieni, tak więc ja jestem jak gdyby w tym świecie zanurzony, a Wilka teraz trochę tak wspomogę, popchnę go trochę, żeby tak poczuł ten magiczny klimat legutków. Dokładnie tak, też muszę przyznać, że Sztyks mnie trochę zachęcił tą swoją serią, żeby samemu wrócić gdzieś do klimatów związanych z LEGO. No i tym razem właśnie bierzemy się za LEGO związane tutaj z historią Indiana Jonesa. No i co, rozpoczynamy opowieść. I to jest oczywiście wszystko na filmach oparte. Dokładnie tak, tak więc tutaj Sztyks, jako że oglądał te filmy, no na pewno będzie wam tutaj nie w stanie powiedzieć ale parę oglądałem. Kilka ciekawostek. No ja szczerze mówiąc nie oglądałem, ale mam nadzieję, że też i dla mnie, i dla was będzie to ciekawa wędrówka. Znaczy, wiecie, to działa na tej samej zasadzie, co LEGO Władca Pierścieni, po prostu są poszczególne filmy, tu są poszczególne etapy i to odgrywamy po prostu historie zawarte w tych filmach, oczywiście w świecie legutków. No to już to jest taki wstęp fajny, tam ukradli jakiś wazonik. Ja. Pocztówki. No. Pamiątki z wakacji. Za już się ten Mac, można tak powiedzieć, że on już tak się ale nazywa. Ale czekaj, bo ja właśnie, się jeszcze nie włączyłem. No, o, jestem. Włącz. Gramy oczywiście na padach od Xboxa. No tak. Okej, okay, będę sobie muszę przypomnieć, jak tutaj co się robiło. Chwila. Ja mam pistolet, nie mam, jesteś frajer. Dobra. Dzięki. Rozpoczynamy. Okej, już sobie tutaj. Rozpocznijmy. Przypomniałem, oczywiście jak jakieś tutaj klocuszki, widzicie jakieś tam. No to jest takie tutaj, widzicie, taki plac zabaw, możemy tutaj jakieś różne zagadki porozwiązywać, tak jak Śródziemie, tylko zupełnie mniejszej, innej skali, mniejszej, zupełnie mniejszej skali. No są, widzicie, tam nawet na horyzoncie, na tym budyneczku pod zegarem jest jakiś taki dzyndzeloszek, oczywiście sam by tutaj mógł coś pociągnąć, ale w tej serii to nie wiem, kto będzie mógł ciągnąć. Chyba niestety ja będę ciągnął, już Sztyk z was tutaj kto wprowadził. A to ciągnij. Tak więc ciągnę. Ale żeś pociągnął. Ale pociągnąłem. Oj, szalone ilości klocków od razu. A propos pociągnięcia, to chodźmy do pociągu. Okej. Okay. Później wiadomo, się zajmiemy tutaj. O, czekaj, ja tutaj muszę uruchomić. Aha, bo ty masz. Szalony szlaban. Szalona korba. Chodzimy wiadomo, w tym mieście też zajmiemy się. Ale zobaczcie, to jest jedyne miasto, gdzie pociąg czeka na pasażera, a nie pasażer na pociąg. W Polsce to też tylko czeka, nie? Albo stoi, tylko że nie na peronie. W Polsce z tym czekaniem trochę inaczej. I tutaj kolejne jakieś cutscenki, takie filmiki. Ale z szalonym tutaj trębaczem, czy nie wiem, co to było. Z białym, z Krakowa. Dobra, jak zwykle nas oczywiście porwali. A musi być super jakiś zwrot akcji, żeby to nie było takie nudne grzebanie w ziemi. Mamy lodziarza. No, szalony lodziarz. Lodziarz. Co tu robi lodziarz? Właśnie, dobre pytanie. A zobaczcie, teraz morderczy pościg, włączyła się taka muzyczka budująca napięcie. Chcesz loda, Szymon? Sztyk, chcesz loda? Ty oferuję. Ciągniesz. Ja świstak. Dobry świstak. No siedzieć i zawijać serwerka, to jeździ na jakieś. No, widzisz jaki akrobata tutaj. A dobry jest. Jak Ezio. Wow. To jest taka reklama McDonalda tam widzicie. No, się tam. Gdzieś tam była tak jakby śmierć, więc to jest taka antyreklama trochę. Ja czemu? A przynajmniej był chudy. Okej. Okay. Znaleźliśmy się tutaj w nowym miejscu. O. To jest chyba, o ile mi się nie mylę, Hangar 51. Tak jest. I to jest oczywiście. Aktualnie przeżywamy historię z tego chyba najnowszego filmu. Tak, no tak. Tam Królestwo tak Kryształowej Czaszki. Tak. Królestwo Kryształowej Czaszki. I to jest pierwszy akt. No właśnie, tutaj parę będzie tych epizodów. Zobaczcie sobie, jak tutaj to przechodzimy. Przechodzimy to tak na spontanie, w zasadzie no nie graliśmy. Znaczy były próby, wiadomo, ale tak naprawdę z całą tą historią się zapoznajmy pierwszy raz na dobra. Okay, ale dobra. Nie trzeba być jakimś wybitnym graczem, żeby grać w legutki. Chociaż nie powiem czasami. Ciutek trzeba pomyśleć, ale to raczej kwestia spostrzegawczości.
a nie inteligencji. Znaczy, dlatego mamy szansę sobie w to pograć. Znaczy, musimy się przyznać, że próbowaliśmy już wcześniej nagrać, ale mieliśmy spore problemy techniczne. Tak więc tam... Oj, który serwis. Tam było sporo już nagrane, ale no niestety nie było to na tyle dobre, żebyśmy to mogli wrzucić wam tutaj. Tak więc, kurde, co ja... O! Bujaj się. No właśnie. Tak więc musieliśmy to jeszcze raz nagrać i tyle, i tak to wygląda. No, mniej więcej orientujemy się, co tu teraz robić, więc... Nie powinniśmy długo tkwić w jednym miejscu. No nie wiem. No dobra, Paweł. Co ja odpierdzielam, dobra. Okej. No możesz iść dalej, możesz iść. Ja sobie tutaj poradzę. No poczekam na ciebie. Nie, nie mogę iść dalej właśnie, o to chodzi. Nie. Niestety tutaj gra stawia na kooperację i muszę na ciebie czekać. Chwila, kurde, bo dawno nie graliśmy na tych... Porozwalałem trochę skrzyneczki. No, porozwalałem skrzyneczki, a zdobywam kasiorkę. Się dobrze rozbujam. No okej. Okay. To teraz wyjdzie. No mamy czas, spokojnie. O, dobra, wreszcie się udało. Okej. Okay. Ja mogę poczekać. Zakład, że spadnie. Nie, bo dziwne jest to, że mogę tylko w dwóch kierunkach się tutaj bujać na tej linie. No w ilu byś chciał? To mnie trochę... Każdy. Nie ma takiej opcji. Okej, okay, dobra. Warto wspomnieć, że ta gra do najnowszych nie należy. No tak, to jest bodajże produkcja z 2010 roku, tak mi się wydaje. może nie, tutaj poprawimy was. Dobra, okej. Trzy latka prawie jest stuknęły. Tak, no, bądź razie. Przyznajemy, że tutaj to jest gra kupiona w Biedronce, była w promocji. Ale to nie znaczy, że jest zła. To nie znaczy, że zła, ja tego nie powiedziałem. Produkty Biedronki są bardzo zacnej jakości. Teraz taka reklama Biedronki oczywiście. Prawie każdy Polak kupuje w Biedronce. No tak, już same polskie produkty, jak można je kupować tam. No. Dobra, tutaj wbijaj do mnie. Wbijam, muszę sobie drążki do podciągnięcia. Czekaj, Kasiora! Uciekaj, Kasiora. Jo, zastrzelaj się. Dobra, najpierw oczywiście rozwalimy wszystko jak leci. A powiem wam, że tych klocuszków jest ciutek więcej niż w LEGO Władca Pierścieni. Pomimo, jak możecie zauważyć, wszystkie te oczywiście skrzyneczki są zrobione z tekstur. Wiej tutaj. Nie są oczywiście z klocuszków. Szkoda, no ale cóż. Nie można mieć wszystkiego, ale tak i znacznie więcej. Czekaj, ja tu wszystko rozwalę, a potem do ciebie wrócę. Ej, nie buduj nic beze mnie. No jak, no czemu? Ja też chcę tylko budować. Tylko ty masz budować? No tak, teraz ja buduję. Dobra. Czekaj, Kasiora. Oh. Dobra. Oczywiście podczas każdej misji będzie rywalizacja, kto zdobędzie więcej kasiory. Pójdzu tutaj w wilku mnie wyprzedza, ale tylko o parę tysięcy. No już nie. Zaraz będzie tutaj znowu zmiana lidera. O kurde, jak ty? Chyba nie. Już jestem 1500 do przodu. Dobra. No i bierz swoją laskę. Ale... No dobra, zaraz to zrobimy. Ale, to są pieniądze. Spokojnie. Ale to ja tam wchodzę. Ty tam nie wchodzisz. To nie jest laska. Jak w ignorancie. To nieprawda. A jak już tam wisi dziewczyna? Z laska ja wiem, ra. Że ty chciałeś takim dziwnym żartem, ale dobra. Szalona animacja. Szalona animacja, ale zobaczcie, jaki bardzo interesujący robocik działa na światło. No, nie grzeszy inteligencją, jak oczywiście wszystkie tutaj postacie w legutkach, ale... Ale ładnie był zrobiony. Dalej, klikaj. Nie ty. Nie, no ty. To kliknij. Zginiesz. Dobra, masz. No już wiadomo, kto wygrał tą rywalizację. Dalej, ja będę budował. Buduj. Bob budowniczy. A jak się nazywa mój? Jak się? Mac. Mac. Mój jest Mac. No właśnie. MacBook. Book Mac. Big Mac. Big Mac. Okej. Okay. Oj, coś czuję, że... że się spala. Cześć, ja widzę, że coś tu nie, dobra. Okej. Okay. Pamiętajcie, taka dobra rada dla was oczywiście, jeżeli zginiecie, rozpadniecie się na klocuszki, to łapcie tylko te niebieskie, olać te złote, bo tam mało dają. Najwięcej dają oczywiście te niebieskie, a potem są zaraz za nimi, w sensie wyżej od nich są oczywiście fioletowe, czy tam takie pseudo-różowe. No właśnie, zestrzelimy tutaj to. Ja się tutaj powspinam. Uga buga. To nie poluj na mnie. A takie truchła to na mnie martwi. Dobra, cios.
Dobra, nie, dobra, dobra, nie rób tak. A zobaczcie, że te lusterka sobie zatrzymaliśmy. To jest ciekawe, że te postacie po prostu mogą te przedmioty, które zdobędą, sobie zatrzymać. Chociaż wątpię, żebyśmy mogli na dłuższą metę. No, jesteś głupi, coś tam tego nie ma jeszcze. Też wątpię, żeby te postacie mogły na dłuższą metę to sobie zachować. To jest chyba tylko takie tymczasowe. Możliwe, że jeszcze nam się to przyda i tylko dlatego to posiadamy. Zazwyczaj w innych seriach po prostu... O dobra, to tam się bawię, idę po kasiorek. No, w filmie było podobnie, również coś tam rzucił, coś tam wystrzelił w powietrze, coś takiego. W każdym bądź razie, też właśnie za pomocą metalu udało mi się odkryć położenie tego szkieletu z diamentu. Zresztą zobaczycie, czekaj, nie, jak to wygląda. Aha, wiedziałem, że to zrobisz. Chciałem ten niebieski klocek sobie wziąć, nie wiem, czy tak doskoczymy. Może się uda. Na gaśnicę. Nie. Nie. Dobra, ja nie umiem. Po prostu mówisz, to zrobiłem specjalnie, żebyś nie miał więcej niż ja. No właśnie. Jak mogłeś? Jeszcze mogę cię zastrzelić, byś miał mniej niż ja. Nie, dobra. Nie, żart, nie. Nie bij mnie. Nie z lusterka. Bo jak dobra. Pęknie, to 7 lat nieszczęścia. Minigun. Nie no, oczywiście, lepiej rozwalić minigana niż go użyć. Chodź tutaj, chodź tutaj. Otwórzymy te drzwi, bo nadepnę na pewno do tego na to guzik. Okej. Pięknie. I co wyjeżdża? Co mój wyjeżdża? Rower, mój rower. Szalony trójkołowiec. Teraz lepiej nie patrzeć, jak wilku jeździ, no to jest kpina. Nie powinieneś się na te tematy wypowiadać. Nie wprowadzaj tutaj czynnika niepewności do naszych filmików. Dobra, tak więc jedziemy, daj sporo klocków. To są moje prywatne Raś sprawy. Tam powspinamy. Dobra, jumpuj tam. I co, suchar, a ja z tej strony nie mogę? Ktoś mnie kocha. Ło, dobra, kolejna, widzicie, taka skrzyneczka. Ej, utknąłem. No ej, tak niekomfortowo nad taką dziurą wisi. To nie ma dziury, tam jest szyba. To się nie ma. Kto cię kocha? Ktoś. Radziecka jakaś kobieta. No się mnie nie kocha, tylko... No i widzicie. Tutaj sztyks mnie zdradził. Jak mogłeś mi to zrobić? Sorry. No, sorry, no, memory. Więcej płaci. Jo! Transformers. No. Jak ktoś rozszyfruje te pohukiwania, to jest po prostu mistrzem. Możecie własną interpretację tych huków zostawić w komentarzach. Przeczytamy, zobaczymy, jaką macie bogatą wyobraźnię. O, prawkę. Nie wiem, to jest standardowe w Legutkę. Że brakuje tylko słonia z bananem albo małpę. O, jakaś nowa tutaj postać spotkana. Przed chwilą byłem bogiem makiem, a teraz jestem woźnym. Ło! Co za tutaj szalone akcje po prostu mamy. Nadużywasz słowa szal. Tak? Używam? Tak. I dług nie znam. Dobra, jedziemy. Następnym razem będziemy nagrywać ze słownikiem synonimów. Otworzymy sobie na, okay, na słowie szalony i będziemy wszystkie cisnąć po kolei. Wio! Nie, ja tu jadę. Ja też bym chciał. Dobra. Wsiadaj na twój głowie. It's not fair. Że jestem woźnym z mopem, to jeszcze cholera muszę na trójkołowcu jeździć. Wolę u siebie. Zobaczysz, jak będziemy nagrywać serię, to ty będziesz chodził, a ja będę na koniu jeździł. W Lego Władcy Pierścieni. No, szalona akcja. Nawet trójkołowiec skasowałem. Dostać. Ej, no wybuch mi! Ja się nim zajmę. Nie. Teraz jest czas woźnego. Czas, aby woźny udowodnił, że zasługuje na podwyżkę, że nie zajmuje się tylko czyszczeniem toalet. Znaczy, to też bardzo ważna funkcja, oczywiście. Będę pierwszy. Haha! Co jest? Tak szybko? To było za łatwe. To było za łatwe, no właśnie. Teraz będzie trudniej.
Sora. W sumie możemy na cutscenkach gadać, bo nic nie mówią, ani tylko jakieś... Tak mówisz, pomikiwanie jakieś dziwne. Ło. Też to jest fajne, to będzie fajne. Zjarało. Ale twarda menda, nie? No. No to Rusek, Rusek jest. No to Rusek. Radziecka, szuja, co się dziwić. Czego to alkohol nie robi z ludźmi? No, dokładnie, tam pewnie ło. Uwięził mnie. Na trzeźwo to Ruscy nawet... Nic w sumie nie robią. Chciałem powiedzieć, że nie żył, ale to tam standard. O, teraz w przygodzie w klockach, czekaj. Chyba śniszy, najdę. Gdzie tam nim zajmie, ja będę klocki bier. Ktoś musi się nim zająć. Zobaczcie. Jak czeka. Ktoś... Ej, no spętał mnie! Ale chodź tutaj na te przyciski. O, ale jesteś prawdziwymi puszki. Ej, no zostałem spętany, zaraz mnie zjara. Dzyba niewiele dał. Chyba tam będzie wyskoczyć. No weź go tam, pejczem. O, już wiem, o, pejczem i teraz musimy włączyć to, okej. Okay. Dobra, zaprowadź go. Ja już tam idę stać. Moja rola sprowadza się do tego, że muszę nacisnąć guzik. Gdzie ty z nim idziesz? No ciebie spali. No nie. Pomogę ci! Wyczyszczę cię. Ej, Sara. Dobra, jedziemy, jedziemy. No gdzie ty z tym lecisz? Ciebie zjara. To mówiłem. Klocek! Już lecę. Nie, ja to posprzątam, a nie. No nie, no co jest? Wredny Andrzej. W sumie nie Andrzej, Dimitr. Takie popularne, radzieckie. No, chodź. Aha. Znowu cię spali, ja już czekam. To teraz będzie niezła przejażdżka. Z pasażerem Nagatem. Czy bez? Dobre, bo jakby mu tłów został. Takie nóżki mu zostały, ale polecił. O nie, nie, tego nie oglądajcie. To musiało boleć. Sceny. No to tam. Standard. No. No jakiś szalony w ogóle tutaj. Świstak będzie chyba takim powtarzającym szalone się motywem. Szalone kudy, czy surykatki, czy inne. Czy, no nie, no, nie wiem co to jest. No, piesek właśnie. Preriowy, a takie inne. Dla mnie tak. Stwory. Okej. Okay. No szybka, szybka tutaj. Ta pierwsza... Nie za pierwszy epizod. A jak będziesz kręcił po misji? Nie, będziemy kręcili tak mniej więcej po 25 minut. No i w sumie to nie tylko Sztyksa tutaj usłyszycie, różne osoby będą ze mną nagrywały. Mam nadzieję, że wam się tutaj spodoba. Ale jeszcze chwileczkę sobie pogramy. Zobaczmy, co to jest za lokacja. No właśnie, lokacja, jakieś pseudomiasteczko. Nie, no ty, Żydzie, zostaw moje pieniążki. A tu nie ma pieniążki. Ja już grałem pieniążki, ale jest wspólne. Dobra. Co tutaj potrzebujemy do zrobienia tego? Co to jest? Ludówka boju, jakaś? Boju, mały. Boju. Dobra. Słuchajcie, delektujcie się tą wybitną... To jest niemiecki klocek. Właśnie, klocki. Miałem powiedzieć o klockach. No właśnie, miałeś powiedzieć. To są klocki, widzicie. Są klocki, są trzy kolory klocków. Zapewne czerwone klocki to odblokowują jakieś pewnie bonusy, dodatki. Tak widzicie, tutaj są pełno dodatków. Zablokowane wszystkie jakieś... O, tu widzicie, nawet każdy klocek odpowiada za jakiś tam dodateczek. No pewnie czerwone to są te najlepsze, a potem te zielone i niebieskie, jakieś tam badziewne. Są oczywiście mini zestawy, 10 mini zestawów. Nie wiem w sumie, czy one są do zebrania właśnie w takich lokacjach, czy w misjach, ale tego wszystkiego się oczywiście dowiecie w trakcie tutaj gry. Są oczywiście te paseczki, gdzie musimy... Prawdziwy podróżnik tutaj się nazywa, tak? Tak. Poszukiwacz? Nie poszukiwacz, wiem. Poszukiwacz, no, tak. Prawdziwy poszukiwacz się tutaj nazywa. 15, czyli wskazuje nam na ilość misji. Zapewne będzie ich tutaj z 15 w tym filmie, a w następnym będą kolejne. No dobra. Zobaczymy, będzie to ciekawe. Zerknijmy sobie jeszcze... Posłuchajcie muzyczki dalej. No, tutaj Sztyks wam zapodaje, po prostu jak rasowy DJ i świetną muzykę, a my sobie tutaj zobaczymy, co to jeszcze jest. W ogóle wiecie, że Woźny jako taki się nie pojawiał w filmie, on został tutaj doczepiony, jak gdyby na siłę po prostu potrzebna była druga postać, jeżeli cała gra jest stworzona w koopie, a tutaj jakby nie patrzeć, Indiana Jones w filmie sam biegał, a
w grze muszą być dwie postacie, no to kogo dodać? No dodać byle kogo, jakiegoś pospolitego, szarego ciecia z miotłą, z mopem, który wychodzi z toalety na początku, jak się wchodzi do hangaru 51. Nic jakby specjalnie oryginalnego, no ale musieli coś tam nam dodać, no bo co mieli zrobić? No dobra. Wiadomo, jest pełno jakichś takich drzewek, do uszkodzenia. O. Tutaj coś będziemy mogli zbudować, jakiś no, jest czerwony klocek. Bonanza! Te misje nie są jakieś specjalnie długie. No nie, masz rację tutaj. To było akurat takie no, standardowe. Tutaj już widzicie strzałeczkę, nam wskazuje kolejną misję, sobie ją rozpoczniemy, ale nie teraz. W następnym odcinku czy teraz? W następnym odcinku. No tak jak zobaczcie. To nie będziemy dalej przedłużać. Koniec, bo tutaj nie będziemy chodzili bez sensu. Dzięki wam wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli macie jakieś tutaj właśnie propozycje dla nas, jakieś sugestie odnośnie tego, no to oczywiście piszcie. Tak więc tutaj filmik robili dla was Wilku i Sztyks. Dzięki, cześć, zapraszamy na kolejny. Do widzenia, cześć.